Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Brateczki kwitną bardzo ładnie. Oczko w głowie mamusi. Mamusia jest w Krakowie i tak chodzę tutaj, dbam o nie, trzęsę się, bo jak wróci, a zobaczy, że któryś tutaj zdechł, to by mi łeb chyba urwała. Zapłakałaby się na śmierć. A tutaj mam Kalinę. Jest to kalina odmienna od tej pomponiastej, mimo że też ma pompony, to nie jest to ta kalina, którą pospolicie widzimy w naszych ogrodach. Dostałam ją kupę lat temu od kogoś w prezencie. Ten ktoś nie zwrócił uwagi na odmianę, jak się ta kalina nazywa. No i niestety jej nazwa przepadła wraz z tą karteczką, którą ktoś oderwał, dając mi ją w prezencie, ale jest przepiękna. Ona kwitnie właśnie o tej porze, dużo wcześniej od kaliny zwykłej. Jest odporna na różnego rodzaju choroby i przede wszystkim mszyce, bo tą zwykłą pomponiastą mszyca atakuje jeszcze zanim się dobrze liście pojawią, a ta nie ma z nim żadnych problemów. Rośnie tutaj w donicy, dużej donicy, bo oczywiście system korzeniowy jej się też rozrasta. I jest w formie takiego krzaka. Ona nie rośnie na wielkość, tylko jest taka, jak widzicie, piękna jest. Ona mi się bardzo podoba. Czy pachnie? Pachnie. Pachnie coś pomiędzy konwalią a lilią ogrodową. Taki bardzo delikatny, przyjemny, aczkolwiek wyrazisty zapach. Nie do opisania po prostu. Edziu wozi obornik. Pogoda dzisiaj, mimo że temperatura może nie jest wysoka, to jest ładna. Przepiękne obłoki płyną tutaj po niebie i tak zerkam sobie. Uwielbiam chmury, uwielbiam ich piękno. Oczywiście tych naturalnych chmur, pięknych, takich obłoczków, baranków wełnianych. Urzekają mnie one bardzo, mają w sobie coś. I te mlecze też mają w sobie coś. Ten kolor przyciąga. No i będę robić syrop. Czas najwyższy jest mlecz mniszek. Właściwie on się nazywa mniszek lekarski. To jest nazwa prawidłowa. Mlecz wygląda całkiem inaczej, ale pospolicie większość osób mówi na to mlecz. Ale to mleczem nie jest. No i teraz zapytanie, kiedy zbierać mniszek na syrop. Tutaj to też nie jest wbrew pozorom bez znaczenia. Ma to znaczenie ogromne, bo większość osób zbiera mniszek, robi syrop, a nie zdaje sobie z tego sprawy, że taki syrop... I później też, właśnie, często słyszę zdania, albo to nie działa, jak nazbierze choroba czy coś, tam guzik, ten mniszek nie działa. Zależy, jak nazbieramy tego mniszka, tych kwiatów. To ma bardzo duże znaczenie. Aby zrobić dobry syrop, to mniszka powinno się zbierać, jak zaczną pojawiać się już pierwsze dmuchawce. Nie prędzej. Jeżeli wystąpią pierwsze dmuchawce, śmiało można ruszać na łąki, aby ten mniszek sobie zbierać. Przeważnie zbiegało się to z majem. I wszystkie rośliny zielarskie, najlepsze, najwięcej właściwości, miały w maju, mają w maju. Ale że ten rok jest taki, jaki jest, wszystko nam się pokiepściło, hurtem tutaj zaczyna kwitnąć, no to i mniszek już kwitnie. Czekając do maja, niestety nie będziemy mieli z czego tego syropu zrobić. Także to już jest odpowiednia pora. Jeżeli pojawiają się pierwsze dmuchawce, pierwsze kwiaty zaczynają się kulić, to już śmiało możemy iść zbierać kwiaty mniszka na syrop. Dmuchawiec. I była taka zabawa. Dziad czy baba?
ten się jeszcze nie chce odmuchać, ale dmuchało się i patrzyło się, czy jest to dziad, czy to jest baba. Pamiętam, jak żeśmy dmuchali dmuchawce, jak jeszcze byłam dzieckiem. Robiło się też piszczałki. Tutaj się obrywało z takiego mniszka dmuchawca taką rurkę i się dmuchało. Gorzki skubany. Wydziela mleczko. Ale dmuchać jakoś nie chcę. Albo ja nie umiem. Już wyszłam z wprawy przez te dziesiątki lat. Aby zrobić dobry syrop o bardzo dużych właściwościach leczniczych, to trzeba zebrać odpowiednie kwiaty o odpowiedniej porze. I najlepsze kwiaty na syrop są zbierane do południa, tak do godziny 11, 12, 10, zależy jaką mamy pogodę. Jeżeli jest słońce, ciepło od samego rana, to maksymalnie do godziny 10. Potem kwiaty wysychają. Wysychają, słońce, wiatr robi swoje, obsusza go i pozbawia tym samym części składników bardzo wartościowych dla syropu, a tym samym później dla nas. Druga sprawa, pszczoły i inne zapylacze. One również pozyskują nektar, pozyskują pyłek, który w syropie odgrywa bardzo kluczową rolę, tak naprawdę najważniejszą. I jeżeli pójdziemy po południu, ten kwiatek jest już obsuszony przez słońce, on się zaczyna chylić, mało tego, jest już wyzbierany przez pszczoły i inne zapylacze. Z pyłku, z nektaru zostaje dla nas tylko kwiat. Sam kwiat, bez większych właściwości takich zdrowotnych, które później w tym syropie się znajdują. Kolejna sprawa, nie zbieramy kwiatów takich już, które widzimy, że są takie nieświeże, bo ten kwiat już ma zazwyczaj kilka dni, dwa dni mlecz, mniszek, on się rozchyla, kuli i od momentu pierwszego rozkwitnięcia do momentu powstania dmuchawca jest kilka dni i im starszy kwiat, tym niestety już tych właściwości ma mniej, ma ich zero, niestety zero. Jak on już zaczyna kończyć swój żywot, ma przechodzić w fazę przyszłego dmuchawca, to on już jest w ogóle bezwartościowy. I teraz zobaczcie, tutaj jest przykład kwiatów w różnym stadium rozwojowym. Ten już będzie dmuchawcem. Ten dopiero się rozchyla, jest skulony, tak samo i ten, ale ten obok już był przezbierany. Tutaj jest kwiatek kilkudniowy, któremu już te płateczki delikatnie tak jakby więdły. I teraz przystawię jeden do drugiego. Popatrzcie, jaka jest różnica. Ten cały środek już ma rozchylony, wyzbierany, wyczerpany ze wszystkich wartościowych składników. Ten środek dopiero rozchyla. Jeszcze nie jest wypozyskiwany przez zapylacze i wszystkie właściwości, które są bardzo cenne, czyli pyłek i nektar, znajdują się w tym kwiatku. A najlepszy przykład najcenniejszych kwiatów jest tu. Ten i te trzy. Tutaj już jest kwiat, który całkowicie został wyssany przez zapylacze, wiatr, słońce. I on już tutaj szykuje się do przejścia w fazę dmuchawca, aby wydać nasionka. Fascynująca sprawa, zawsze mnie to urzekało. Podglądanie przyrody, jej zachowań, jej zasad i życie z rytmem przyrody jest naprawdę fascynujące. Można się tego bardzo szybko nauczyć, pod warunkiem, że oczywiście się tego chce. Mniszek na syrop
trzeba oczywiście zbierać z dala od dróg, bo taki syrop niestety przyniesie nam więcej szkód jak pożytku. Syrop z ołowiem, no nie polecam nikomu, dlatego trzeba wybrać łąkę, która znajduje się z dala od dróg publicznych. Nie jest opryskiwana chemicznie, nie są stosowane nawozy, wtedy taki syrop ma naprawdę najwięcej właściwości. I tutaj teraz wiele osób mówi, bo też rozmawiam z różnymi osobami, tam będę robić, pójdę sobie do apteki, kupię gotowy, czy do sklepu zielarskiego i będę mieć gotowy, nie muszę po łąkach latać, nie muszę samemu robić. Kochani, można to kupić już gotowe, można iść na łatwiznę, ale pamiętajcie, że taki produkt, on nie ma 100% jakości. To są produkty przetworzone przemysłowo, hurtowo i nawet zobaczcie w składzie, załóżmy tego syropu z mniszka. Ile tam jest mniszka? Ileś procent? Czy chociażby niedługo zacznie się pozyskiwanie pędów sosny? Właściwie już je można pozyskiwać. Można taki syrop z pędów sosny kupić, ale tam jest 70%, załóżmy, tego wyciągu z pędów sosny. Robiąc samemu mamy 100%. Także tutaj sprawa jest bezdyskusyjna. No i zioła przede wszystkim, które są pozyskiwane do produktów, które są sprzedawane w farmacji czy w innych punktach, musicie wiedzieć, że pochodzą w większości z plantacji. Kiedyś, jak ja byłam jeszcze dzieckiem, jak byłam młoda, zbieraliśmy zioła z mamą, z babcią. Dużo tych ziół zbieraliśmy. Były herbapole, były punkty. Nawet w Witnicy był punkt, gdzie właśnie żeśmy odstawiali wszelkiego rodzaju zioła ususzone, nazbierane przez nas. Dzisiaj tych punktów, no i kiedyś właśnie te medykamenty, leki, preparaty, one miały moc większą, bo te wszystkie rośliny zielarskie, ziołolecznicze były pozyskiwane w sposób naturalny, z naturalnych pól, łąk. A dzisiaj niestety takich skupów nie ma, a jak są, to sporadycznie. U nas też już to zielarstwo nie jest aktywne, już się ziół nie zbiera, nie ma punktów, do których można by te zioła zdawać. Jeszcze w kraju są, owszem, są takie punkty, można zbierać, ale jest ich mało. Nie ma ich aż tyle, żeby wyprodukować tyle leków z natury. Są pozyskiwane zioła z plantacji, a na plantacjach, no przestańmy się łudzić, takie zioła, jeżeli jest 10 hektarów, powiedzmy, no czego, dziurawca, więc on jest uprawiany wiadomo jak, hurtowo i nie jest to w 100% natura, więc no tutaj też trzeba wziąć to pod uwagę, że jeżeli można, ma się gdzieś jakieś takie źródło, że wie się, że to jest dobre, naturalne i ma się gdzie suszyć, to polecam. Jak ja uwielbiam na kolanach po łące zbierać mniszek. Coś pięknego, coś przyjemnego. Na dzisiaj dosyć. Nazbierane i teraz zobaczcie. Warto jest mieć rękawiczki. Mniszek ma biały mlecz, który bardzo brudzi ręce, lepi się i potem jest ciężko domyć. Także polecam tutaj rękawiczki, co by później nie mieć takich łapek. No i teraz przed zrobieniem syropu te kwiatki należy rozłożyć na jakimś takim prześcieradle w miejscu nienasłonecznionym. Najlepiej w takim
no zacienionym, żeby słońce bezpośrednio nie padało, nie osuszało tutaj tych kwiatów, po to, aby wyszły robaki, bo jednak do żółtego robaki ciągną hurtem i tutaj tych robaków jest sporo, a tak one sobie wyjdą spokojnie i wtedy możemy przystąpić do sporządzania takiego syropku, pysznego syropku z mniszka. Link do syropku podam Wam w opisie, także kliknijcie sobie palcem w tytuł i będziecie mieli, jak zrobić taki syrop z mniszka z tymiankiem, bo ja robię syrop z mniszka z tymiankiem. Tymianek ma również właściwości zdrowotne, jeżeli idzie o leczenie różnego rodzaju przeziębień, stanów zapalnych gardła. Także mniszek w połączeniu z tymiankiem tutaj robi bardzo dobrą robotę. Przepisu już drugi raz podawać nie będę, bo jest, także zerknijcie sobie tam w link, kto nie ma takiego przepisu. Prawdopodobnie podam Wam przepis na syrop z bzu, z lilaka. Bez, powiem Wam, że jego kwiaty są bardzo lecznicze, mają przeogromne właściwości zbawienne dla naszego zdrowia i taki syrop z kwiatów bzu jest nawet cenniejszy jak syrop z mniszka. Ma większe właściwości i takie szersze spektrum swojego działania, jeżeli idzie o nasze zdrowie. Kwiaty bzu robi się herbatę, z kwiatów bzu robi się nalewki, robi się drzemy, konfitury i ja również takie rzeczy robię w połączeniu z jeszcze z innymi dodatkami, innymi kwiatami. Robię również syrop właśnie z kwiatów bzu sam, ale robię też w połączeniu z mniszkiem, w połączeniu z tymiankiem. Jeżeli tylko czas mi pozwoli, to taki odcinek również lada dzień nagram, bo syropy będę robić i to w dużych ilościach, bo tych syropów robię naprawdę dużo. Na dzisiaj to będzie tyle. Słonko wyszło, więc więcej zbierać nie będę. Na dzisiaj mi wystarczy to jako baza do moich syropów, a jutro wracam tutaj. Wracam tutaj, bo już jutro prawdopodobnie będę się zabierać za syropy z lilaka, więc będę musiała też nazbierać i mniszka, żeby go przygotować do zrobienia takiego syropu. Na dzień dzisiejszy to będzie tyle i życzę Wam chęci zrobienia takiego medykamentu samemu, bo naprawdę jest on dużo, dużo cenniejszy i zdrowszy niż ten kupiony w aptece czy w jakimś innym medycznym punkcie. Można takie syropy dawać już dzieciaczkom od tak naprawdę roku życia, bo to jest wszystko natura. Tego się nie ma co bać. Po łyżeczce do buzi i wioskoksem. Do przodu, jak to mówią, do przodu. Tutaj się nie ma co bać. Nasze babcie też to stosowały, dawały dzieciom i nikt od tego nie zachorował. Wręcz przeciwnie, także i ja tutaj polecam. A na dzień dzisiejszy zabieram mój mniszeczek i idę do roboty. Pa, pa, do następnego.